Haha! Przebrałam się za śpiewnik i dlatego nie mogliście mnie poznać. Witajcie kochani w kolejnym odcinku Pieśni Cieśli do Zabawy. Dla tych, którzy nie wiedzą, albo są tu pierwszy raz, albo trafili tu przypadkiem, chcę wyjaśnić, że ten sezon Pieśni Cieśli, który jest już sezonem piątym, będzie całki poświęcony roztomajtym pieśniczkom, śpiwkom, rymowankom i wyliczankom z folkloru dziecięcego i nie tylko. Przekroczyliśmy już magiczną granicę połowy odcinków tego sezonu. Czemu ja się tak upieram na te wyliczanki? Bo jest ich naprawdę mocka w tym śpiewniczku. Tych wyliczanek tutaj jest, rymowanek tu jest tak dużo, że to powiem wam, nawet tego nie idzie zliczyć. Jest ich tu chyba ponad 100. Nie żartuję, naprawdę, zobaczcie. To, aż dotąd i jeszcze troszeczkę tu. W dzisiejszych czasach już rymowanki po prostu wydają nam się już nie tak bardzo potrzebne. Już nie fungują one tak jak kiedyś. W moim dzieciństwie, powiem wam, też już tak dużo rymowanek nie było, ale jak tak dobrze wyjrzycie w swoje życie, spróbujcie to zrobić, to jest dla was takie zadanie domowe. Wyjrzyjcie się w swoje życie i zastanówcie się, ile razy przydało wam się coś rymowanego albo coś wyliczanego. Kiedyś wyobraźcie sobie, że wyliczanki to nie było, albo rymowanki, to nie było tylko to, co dzisiaj nam się kojarzy, że o, takie graczki są do dziecków. No więc nie. Kiedyś było tak, że wyliczanki mogły mieć różne znaczenia. Jedno z najważniejszych znaczeń to było oczywiście znaczenie magiczne. Ja pamiętam taką rymowankę. Biedroneczko, leć do nieba, przynieś mi kawałek chleba. To jest fest staro, invocatio do Boga Słońca. Także pomyślcie sobie, jak to jest, wiecie, nie myślicie o tym, a to są rymowanki, które miały na przykład przynieść jakieś szczęście, jakiś dobrobyt, zaczarować jakąś tę rzeczywistość. Jak nas coś spotykało, trzeba było coś powiedzieć i nagle ten los mógł się odmienić, można było go jakoś tam zaczarować, przekonać, co by jednak zdarzyło nam się inaczej. Do tego służyły rymowanki magiczne. Ale miały też rymowanki i wyliczanki miały też taką praktyczną funkcję w świecie dorosłych, a mianowicie służyły one na przykład przy liczeniu różnych rzeczy. Wyobraźcie sobie, że jak baby liczyły kiedyś kartofle, to jakby tak miały liczyć każdego kartofla, o, jeden, drugi, 1500, to już by im nie starczyło siły. Dużo łatwiej było ułożyć rymowankę i tą rymowankę ileś tam razy przy liczeniu powtórzyć i wtedy było wiadomo, wiele tych kartofli po prostu mamy w ręcach. Ja pamiętam, nawet nie z mojego dzieciństwa, ale pamiętam z mojego takiej młodości w szkole bardzo ważne rymowanki, które pomagały nam uczyć się roztomajtej rzeczy, które nie wydawały się na pierwszy rzut oka logiczne. Na przykład była taka, pamiętaj, chemiku młody, wciepuj zawsze kwas do wody. I no to trzeba czasem uważać, bo wiecie, jak ktoś jest taki kreatywny, twórczy i pamięta, że to miało się rymować, to może to trochę przekręcić i mu wyjdzie na przykład, że jeśli nie chcesz tracić czasu, szybko wlewaj wodę do kwasu. I nieszczęście gotowe. W moim dorosłym życiu potem przydała się taka rymowanka niejedna żeglarsko. Nie będę teraz przytaczać wszystkim, nie wszystkie się nadają tutaj do programu kierowanego do młodzieży w różnym wieku. Ale na przykład jest taka znana rymowanka, że kiedy czerwień jest o wschodzie, marynarzu bojaźń rodzi. Nie pamiętam. Ale drugą część tej rymowanki, kiedy czerwień na zachodzie, wie już żeglarz o pogodzie. Ale co? No, można by powiedzieć, że skoro pierwsza część tej rymowanki dotyczyła tego, że pogoda będzie zła, to w drugiej chodzi o to, że ona będzie dobra, ale wiecie, no takich
morsko-jeziornych, wodno-pogodowo-atmosferycznych sprawach dobrze byłoby mieć no, jakiś cień pewności. Nie wiem, to da się to zrobić, da się to ułożyć. Bardzo proszę, zamawiam praktyczne, sprawdzone, stuprocentowo pewne rymowanki na tematy praktyczne. W tym śpiewniku znalazła taką rymowankę z mojego dzieciństwa i właściwie długo się zastanawiałam, bo Terlecki już nie używam rymowanek tak często, ale kiedyś w tamtych czasach taka rymowanka, no to była taka forma rozrywki, kto zna więcej. Król Sobieski miał trzy pieski, Suszec, Agnieszka Jaśniewska miała wtedy lot 14 w 94 roku, czyli no trochę była starsza ode mnie, więc współdzielimy jakby tą rymowankę. 4 lata była starsza. Król Sobieski miał 3 pieski, żółty, czerwony, niebieski, raz, dwa, trzy, wychodź ty. Takie wyliczanki potem było, jak już dochodziło, to było takie, ej, a znacie to? Bolesław Chrobry był bardzo dobry, sam zjadał cukierki, dzieciom dawał papierki. No i śmiech. Były też takie rymowanki, wiecie, Mikołaj Kopernik to stary piernik. Tutaj autor nie popisał się jakoś szczególnie twórczością, jak chodzi o rozwinięcie swojej teorii, ale wiecie, o co chodzi. Sugeruję jakieś zawody. Kiedyzno, więcej wyliczanek. Kochani moi, na dzisiaj to będzie tyle. Widzimy się zaś za tydzień. Cimcie się i jeśli znacie jakieś wyliczanki, rymowanki, to koniecznie podzielcie się nimi. Cimcie się. Ja to tak wcale nie żartuję z tym konkursem rymowanek. Kto wie, przyszłość jest przed nami. Mogę niedługo zostać bez przykład ekscentrycznym miliarderem i wtedy byda mogła urządzać takie konkursy.